Panna Jane Marple Agata Christie Zwierciadło pęka w odłamków stos Czyta Jacek Zerwana, nici jak dzienia włos Zwierciadło pęka w odłamków stos Klątwa nade mną, krzyczy w głos Pani Szalot. Dla Margaret Rutherford z podziwem. Rozdział pierwszy Panna Jane Marple siedziała przy oknie. Wychodziło ono na ogród, niegdyś źródło jej dumy. Lecz teraz już nie. Dzisiaj wyglądała przez okno i niechętnie marszczyła brwi. Nie wolno jej pracować przy grządkach, żadnego schylania się, żadnego kopania, sadzenia, najwyżej odrobina przycinania. Stary lajkok przychodził trzy razy w tygodniu i bez wątpienia starał się jak najlepiej. Lecz za najlepsze, a nie było tego wiele, uważał to, co odpowiadało jego niepracodawczyni poglądom. Panna marple dokładnie wiedziała i informowała go, co i kiedy powinno się robić. Stary lajkok demonstrował wtedy swój szczególny talent, mianowicie umiejętność entuzjastycznej zgody, a następnie braku realizacji. Zgadza się, przepani. Posadzimy te lilie tam, a dzwonki przy murze. Jak pani każe, wszystko będzie gotowe w przyszłym tygodniu. Tłumaczenia Lajkoka były zawsze przekonujące i bardzo przypominały wyjaśnienia kapitana George'a z Trzech Panów i w Łódce, dlaczego unika wychodzenia w morze. Według kapitana, wiatr zawsze wiał ze złej strony, albo w kierunku brzegu, albo od brzegu, albo z niepewnego zachodu albo z jeszcze bardziej zdradzieckiego wschodu U Lajkoka argumentem była pogoda. Za sucho, za mokro, za dużo wody, czuje się mróz w powietrzu. Albo najpierw musiał załatwić coś niezwykle ważnego, związanego najczęściej z kapustą lub brukselką, które hodował w niezwykłych ilościach. Zasady ogrodnictwa były dla niego proste i żaden pracodawca, choćby nie wiem jak doświadczony, nie potrafił ich wykorzenić. Na zasady te składało się wiele filiżanek słodkiej i mocnej herbaty, służącej jako zachęta do wysiłku, intensywne zamiatanie liści jesienią, a także odrobina przesadzania jego ulubionych roślin, głównie astrów i szałwi, żeby, jak to określał, ładnie wyglądały latem. Całym sercem popierał spryskiwanie róż przeciw mszycom, a na żądanie głębokiego okopania słodkiego groszku odpowiadał zwykle że powinno się zobaczyć jego słodki groszek. Znakomite plony w zeszłym roku i to bez żadnych dziwacznych zabiegów. Trzeba uczciwie przyznać, że był przywiązany do swoich pracodawców i niekiedy ustępował im, pod warunkiem, że nie wiązało się to z ciężką pracą. Uważał jednak, że naprawdę ważne są tylko jarzyny, ładna kapusta sabałcka czy nieco poskręcana włoska. A kwiaty to taki kaprys, którym lubią zajmować się damy, ponieważ nic lepszego nie mają do roboty. Okazywał swoje przywiązanie, wręczając bukiety wspomnianych wyżej jastrów, szałwi, lobeli i chryzantem. Pracowałem trochę przy tych nowych domkach na osiedlu. Zależy im na zadbanych ogródkach. Mają więcej roślin niż im trzeba. Więc przyniosłem trochę i zasadziłem tam, gdzie te staromodne róże, które i tak nie wyglądały za dobrze. Myśląc o tym wszystkim, panna Marple odwróciła wzrok i zajęła się robótką. Należało spojrzeć w oczy faktom. Saint Merlmit nie było już tym miejscem, co niegdyś. W pewnym sensie, naturalnie, nic już nie było takie jak dawniej. Można mieć pretensje do wojny, obu wojen. Albo do młodzieży, pracujących kobiet, bomby atomowej, czy po prostu do rządu, ale naprawdę oznaczało to tyle, że człowiek się starzeje. Panna Marple, która była damą wyjątkowo rozsądną, wiedziała o tym dobrze, lecz z jakiegoś powodu bardziej odczuwała to w Saint Mary Mid, ponieważ tutaj od tak dawna był jej dom. Saint Mary Mid i jego stare centrum pozostało właściwie niezmienione. Stał błękitny dzik, kościół, plebania i kilka rezydencji z czasów króla Jerzego, do których należał i jej domek. Był też dom panny Hartnell i sama panna Hartnell, do ostatniego tchu walcząca z postępem. Panna Waterby odeszła, a w jej domu mieszkała teraz rodzina dyrektora banku, odnowili go, a drzwi i okna pomalowali na jaskrawy błękit. Większość starych budynków zajmowali obecnie nowi lokatorzy, ale same domy pozostały właściwie takie same. Kupowali je ludzie tęskniący za, jak to nazywali agenci handlu nieruchomościami, czarem starego świata. Dorabiali tylko dodatkową łazienkę, wydawali sporo pieniędzy na urządzenia wodno, kanalizacyjne, elektryczne kuchenki i zmywarki do naczyń. Ale choć domy prawie się nie zmieniły, o ulicy trudno było powiedzieć to samo. Gdy tylko nowy właściciel przejmował sklep, czekała go natychmiastowa i gwałtowna modernizacja. Sklep rybny z przeszklonymi wystawami, za którymi lśniła mrożona ryba, trudno wręcz było rozpoznać. Rzeźnik pozostał konserwatywny. Dobre mięso to dobre mięso, jeśli tylko człowiek ma pieniądze, by za nie płacić. A gdy nie. Bierze tańsze okrawki i łykowate resztki, i też się cieszy. Barnes, właściciel sklepu kolonialnego, wciąż trwał na posterunku niezmieniony, za co panna Hartnell, panna Marple i inne damy codziennie dziękowały niebiosom. Mogły siąść przy adzie na usłużnych krzesłach i prowadzić miłe pogawędki o plastrach bekonu i odmianach sera. Jednak na końcu ulicy, gdzie kiedyś znajdował się sklep z wikliną pana Tomsa, Stał błyszczący nowy supermarket, przekleństwo starszych dams Saint Marymead. Całe paczki różnych rzeczy, o których człowiek nawet nie słyszał, wykrzykiwała panna Hartnell. I te wielkie pudła owsianki, jakby nie można było przyrządzić dziecku porządnego śniadania z jajek na bekonie. A na dodatek chcą, żeby człowiek sam nosił koszyk i szukał sprawunków. Czasem przez piętnaście minut nie można znaleźć tego, co potrzebne. A wszystko mają w niewygodnych opakowaniach albo za duże, albo za małe. A potem taka długa kolejka do kasy. Bardzo meczące. Oczywiście to wszystko świetnie się nadaje dla ludzi sąsiedla. W tym miejscu przerwała. Ponieważ było teraz rzeczą zwyczajną, że tym właśnie słowem kończyły się zdania. Osiedle i kropka, jak mawiali w nowomodnym żargonie. Osiedle miało swoją własną osobowość i zaczynało się z dużej litery. Panna Marple krzyknęła z irytacji. Znowu zgubiła oczko. Mało tego, musiała zgubić je już dość dawno. Dostrzegła to dopiero teraz, gdy powinna zacząć tracić oczka do kołnierzyka. Wzięła zapasowy drut. Podniosła robótkę do światła i przyjrzała się uważnie. Nawet nowe okulary nie pomagały. A to dlatego, pomyślała, że najwyraźniej nadchodził taki czas, kiedy okuliści niewiele mogli już zrobić, mimo swych luksusowych poczekalni, nowoczesnych instrumentów, jaskrawych świateł, którymi błyskali w oczy i bardzo wysokich opłat. Panna Marple z pewną nostalgią wspomniała, jak dobre miała wzrok jeszcze kilka, no, może nie kilka, lat temu. Z doskonałego punktu obserwacyjnego w ogrodzie niewiele wydarzeń w saint Marymi umykało jej czujnym oczom. A z pomocą ornitologicznej lornetki zainteresowanie ptakami było tak użyteczne, mogła widzieć. Przerwała i pozwoliła myślom odbiec w przeszłość. Ann Proter w letnim płaszczu idąca do ogrodu przy plebanii i pułkownik Proter, biedny człowiek, bardzo męczący i nieprzyjemny człowiek, ale zginąć w taki sposób. Pokręciła głową i pomyślała o Gryzeldzie, ślicznej młodej żonie pastora. Kochana Gryzelda, wierna przyjaciółka, co rok przysyła kartkę na Boże Narodzenie. Ten jej śliczny dzieciak był teraz przystojnym, młodym mężczyzną i to z bardzo dobrym zawodem chyba inżynier zawsze rozkładał na części wszystkie zabawki a za plebanią gdzie kiedyś był przełaz i polna ścieżka a dalej na łące krowy farmera Gilesa teraz teraz osiedle zresztą dlaczego nie panna Marple zapytała siebie surowo takie rzeczy musiały się zdarzać Domy były konieczne i podobno bardzo dobrze je budowali, tak przynajmniej słyszała. Planowo, czy jak to się nazywało. Ale dlaczego były tam same zaułki? Nie mogła tego pojąć. Zaułek Aubrey, zaułek Longwood, zaułek Grandison i cała reszta. Zresztą to wcale nie były zaułki. Panna Marple doskonale wiedziała, czym jest zaułek. Jej wuj był kanonikiem w katedrze Chichester. Jako dziecko mieszkała razem z nimi w załuku. To tak jak Sherry Baker, która zawsze nazywała staroświecką, pełną stylowych mebli bawialnie, w waje. Panna Marple poprawiała ją łagodnie to bawialnia, Sherry. A Sherry, ponieważ była młoda i uprzejma, próbowała to zapamiętać. Jednak wyraźnie bawialnia wydawało jej się bardzo zabawnym słowem i to fłaje zawsze się jakoś wypsnęło. Ostatnio jednak zgodziła się na salon. Panna Marple bardzo lubiła szery. Na nazwisko miała baker i mieszkała na osiedlu. Była jedną z młodych żon, które robiły zakupy w supermarkecie i popychały wózki po spokojnych uliczkach saint Meremit. Wszystkie eleganckie i zadbane. Miały ufryzowane i zakręcone włosy. Śmiały się i rozmawiały. Przypominały statko rozbawionych ptaków. Z powodu podstępnych sideł sprzedaży ratalnej zawsze potrzebowały gotówki, choć ich mężowie zarabiali całkiem dobrze. Dlatego przychodziły, pomagały w domu i gotowały. Sherry była inteligentną dziewczyną, sprawną i szybką kucharką. Grzecznie odbierała telefony i od razu dostrzegała błędy w rachunkach dostawców. Nie zawsze tylko pamiętała o odwracaniu materaców. A jeśli chodzi o zmywanie? Przechodząc obok kuchni, panna Marple zawsze odwracała głowę, by na to nie patrzeć. Metoda Sherry polegała na wrzucaniu wszystkiego do zlewu i polewaniu strumieniem detergentów. Panna Marple dyskretnie wycofała z codziennego użytku swój Worcesterski serwis do herbaty, schowała go w szafce w kącie, skąd wynurzał się tylko na specjalne okazje. Zamiast tego kupiła nowoczesny serwis w jasnoszare wzory na białym tle. Bez żadnych złoceń, które można by zmyć w zlewie. Jakże inaczej było dawniej? Wierna Florence, na przykład ten grenadier wśród służących, a także Amy, Klara i Alice, milutkie pokojówki, które przychodziły z sierocińca sainte po naukę, a potem odchodziły do lepiej płatnej pracy. Niektóre były prostymi dziewczynami, a Amy wyraźnie ograniczona umysłowo. Plotkowały. Rozmawiały z innymi posługaczkami z miasteczka, chodziły na spacery z pomocnikiem sprzedawcy ryb czy młodszym ogrodnikiem z hallu albo którymś z subiektów pana Barnesa. Panna Marple myślała o nich z sympatią, wspominając wszystkie te wełniane płaszczyki, które później robiła na drutach dla ich potomstwa. Niezbyt dobrze radziły sobie z telefonem i całkiem fatalnie z arytmetyką. Za to wszystkie wiedziały, jak się zmywa i jak się ściele łóżko. Dysponowały raczej umiejętnościami niż wykształceniem. To dziwne, że dzisiaj wykształcone dziewczyny pracowały jako pomoce domowe, studentki z zagranicy lub te na wakacjach, dziewczęta Alpair i młode mężatki jak Sherry Baker, które mieszkały w rzekomych zaułkach na nowym osiedlu. Oczywiście, wciąż byli tacy ludzie jak panna Knight, ta ostatnia myśl pojawiła się nagle w chwili, gdy kroki na piętrze wywołały ostrzegawcze brzęczenie żrandola nad kominkiem. Panna Knight najwyraźniej zakończyła swój popołudniowy odpoczynek, a teraz wyjdzie na popołudniowy spacer. Za chwilę zajrze tu i spyta, czy przynieść coś z miasta. Myśl o pannie Knight wywołała u panny Marple zwykłą reakcję. Oczywiście to bardzo szlachetnie ze strony drogiego Rajmonda, jej siostrzeńca, i nikt nie może być bardziej uczynny niż panna Knight, i rzeczywiście panna Markle po ataku brąchitu była bardzo słaba, i doktor Hajdok stanowczo stwierdził, że nie wolno jej sypiać samej w domu, gdy ktoś przychodzi tylko w dzień, ale... W tym miejscu urwała. Ponieważ nie było sensu kontynuować myśli, która brzmiała, gdyby tylko mógł to być ktoś inny niż panna Knight. Starsze damy w dzisiejszych czasach nie miały wielkiego wyboru. Oddane pokojówki wyszły z mody. W przypadku prawdziwej choroby można było wybierać pomiędzy kosztowną, wykwalifikowaną pielęgniarką albo szpitalem. Ale kiedy mijało najgorsze, pozostawały już tylko panny Knight. W pannach Knight nie ma nic złego, pomyślała panna Marple. Poza faktem, że były do obłędu irytujące. Niezwykle uczynne, gotowe współczuć podopiecznym, rozbawiać je, być wesołe, czarujące i generalnie traktować je jak lekko opóźnione w rozwoju dzieci. Ale ja, powiedziała do siebie panna Marple, chociaż może i jestem stara, na pewno nie jestem opóźnionym w rozwoju dzieckiem. W tej właśnie chwili, oddychając ciężko, jak to miała w zwyczaju, Panna Knight wkroczyła raźno do pokoju. Była potężną, ociężałą kobietą w wieku pięćdziesięciu sześciu lat, z pracowicie ułożonymi siwymi włosami, w okularach, z cienkim, długim nosem, dobrodusznymi ustami i obwisłym podbródkiem. — No, jesteśmy! zawołała z promienną hałaśliwością, która miała rozweselić smutny zmierzch starości. Mam nadzieję, że ucięłyśmy sobie małą drzemkę. Ja robiłam na drutach, odparła panna Marple, akcentując lekko zajmek, po czym z pewnym niezmakiem i zawstydzeniem przyznała się do słabości. Zgubiła moczko. No, no, powiedziała panna Knight. Zaraz to naprawimy, prawda? Pani naprawi, rzekła panna Marple. Ja niestety nie potrafię. Lekko kwaśny ton nie został dostrzeżony. Panna Knight była jak zawsze skora do pomocy. Już! stwierdziła po chwili. Proszę, moja droga! Teraz jest dobrze! Choć pannie Marple zupełnie nie przeszkadzało, kiedy drogą, a nawet złociutką, nazywała ją sprzedawczyni w jarzynowym lub panienka w papierniczym, bardzo ją irytowało, gdy nazywała ją tak panna Knight. To jeszcze jedna z tych rzeczy, z którymi muszą się godzić starsze damy. Podziękowała uprzejmie. A teraz idę troszkę sobie poczłapać, oznajmiła żartobliwie panna Knight. Niedługo wracam. Proszę się nie śpieszyć, powiedziała szczerze i uprzejmie panna Marple. Nie lubię zostawiać pani samej, moja droga. Coś mogłoby się stać. Zapewniam panią, że jestem całkiem zadowolona. Przypuszczam. Przymknęła oczy. Kropka, 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 może troszkę się zdrzemnę. Bardzo słusznie, moja droga. Czy mam coś przynieść? Może pani zajrzy do Longdona, powiedziała z namysłem, panna Marple i sprawdzi, czy zrobili już zasłony. Przydałby mi się jeszcze jeden motek niebieskiej wełny od pani Wisley. i pudełko porzeczkowych pastylek z drogerii. Proszę też wymienić książkę w bibliotece. Ale niech pani nie bierze niczego spoza mojej listy. Ta ostatnia była zbyt straszna. Nie mogłam jej czytać. Wyciągnęła przebudzenie wiosny. Ojej, moja droga. Nie spodobała się pani? Myślałam, że będzie pani zachwycona. Taka śliczna historia. A gdyby to nie było za daleko, może zajrzałaby pani jeszcze do haleta i sprawdziła czy mają trzepaczki do jajek. Ale takie jest korbką z boku, a nie u góry. Doskonale wiedziała, że niczego takiego nie mają, ale ten sklep był najdalej. Jeśli to nie za wiele, mruknęła. Lecz dla panny Knight nic nie było za wiele, ależ skąd? rzekła najwyraźniej szczerze. Będę zachwycona. Panna Knight uwielbiała zakupy. Stanowiły dla niej sól życia na zakupach spotykało się znajomych, można było porozmawiać, poplotkować ze sprzedawcami, obejrzeć artykuły w różnych sklepach, a poza tym można było na to przyjemne zajęcie poświęcić sporo czasu bez poczucia winy, że nie wraca się szybko do domu. Tak więc panna Knaj ruszyła wesoło, oglądając się przez ramię na kruchą staruszkę wypoczywającą spokojnie przy oknie. Panna Marple odczekała kilka minut na wypadek, gdyby panna Knight wróciła po posiadkę, torebkę lub chusteczkę, była niezrównana w zapominaniu i wracaniu. Poza tym musiała dojść do siebie. Wymyślanie tylu niepotrzebnych sprawunków nieco ją zmęczyło. Po chwili wstała rzeźko, odłożyła robótkę i stanowczym krokiem wyszła do przedpokoju. Zdjęła z haczyka letni płaszcz, wzięła laskę ze stojaka i zamieniła kapcie na parę solidnych butów. A potem bocznymi drzwiami wyszła z domu. To zajmie jej przynajmniej półtorej godziny oceniła. Co najmniej przy wszystkich tych ludziach sąsiedla, którzy robią o tej porze zakupy. Panna Marple wyobraziła sobie, jak u Longdona panna Knight bez powodzenia wypytuje o zasłonę. Jej przypuszczenia były wyjątkowo trafne. W tej właśnie chwili panna Knight wykrzykiwała. Oczywiście byłam przekonana, że nie są jeszcze gotowe, ale obiecałam, że zajrzę, bo starsza pani o to prosiła. Biedne, drogie staruszki, tak niewiele mają radości. Trzeba im sprawiać przyjemność. To naprawdę słodka starsza pani. Trochę się posunęła, ale cóż w tym dziwnego? Coraz trudniej jej się skupić. A cóż to za prześliczny materiał? Czy jest także w innych kolorach? Minęło przyjemne dwadzieścia minut. Kiedy panna Knight w końcu wyszła, starszy sprzedawca prychnął pogardliwie. Posunęła się, co? Uwierzę, kiedy sam zobaczę. Stara panna Marple była zawsze ostra jak brzytwa i moim zdaniem nadal taka pozostała. Po czym zajął się młodą kobietą w obcisłych spodniach i kurtce z żablowego płótna, która szukała do łazienki ceratki w kraby. Emity Waters. Właśnie ją mi przypomina, mówiła do siebie panna Marple z satysfakcją, którą zawsze odczuwała, gdy dopasowała czyjąś osobowość do innej, znanej z przeszłości. Ten sam ptasi móżdżek. Zaraz, co się stało Semili? Niewiele, stwierdziła po chwili. Kiedyś prawie się zaręczyła, z wikarym, ale po kilku latach romans jakoś przycichł. Panna Marple wyrzuciła z pamięci wspomnienie o swojej pielęgniarce i rozejrzała się po okolicy. Przeszła przez ogród, kątem okarejstrując tylko, że lajkok przyciął staromodne róże w sposób odpowiedni raczej dla herbacianych krzyżówek, ale nie pozwoliła, by zepsuło jej to przyjemność samotnego spaceru, przepełniało ją uczucie radosnego oczekiwania na przygodę. Skręciła w prawo, minęła bramę plebanii, a potem ścieżką dotarła na prawą stronę drogi. W miejscu dawnego przełazu tkwiła teraz żelazna brama otwierająca się na asfaltową alejkę. Ta prowadziła do zgrabnego mostku nad strumykiem, a na drugim brzegu, gdzie kiedyś pasły się na pastwiskach krowy, teraz rozciągało się osiedle. Rozdział drugi. Czując się jak kolumb, który wyrusza na odkrycie nowego świata, panna marple przeszła przez mostek. Podążyła dalej ścieżką i po czterech minutach znalazła się w zaułku Aubrey. Panna Marple, naturalnie, widziała osiedle z Market Bas Ingroat, to znaczy widziała je z daleka od jego zaułków po rzędy małych, zgrabnych domków z antenami telewizyjnymi i kolorowymi drzwiami. Ale aż tej pory było to dla niej równie mało realne, jak mapa. Nigdy tu nie była. Lecz teraz znalazła się tutaj. Obserwując rodzący się nowy wspaniały świat pod każdym względem obcy temu, który dotąd znała. Przypominał model zbudowany z dziecięcych klocków. Pan Marple wydawał się nierzeczywisty. Ludzie też wyglądali nierealnie. Młode kobiety w spodniach, młodzi mężczyźni i chłopcy o dość ponurym wyglądzie, obfite biusty piętnastoletnich dziewcząt. Panna Marple nie potrafiła oprzeć się wrażeniu, że wyglądają na strasznie zdeprawowane. Nikt nie zwracał na nią uwagi. Wyszła z zaułka Aubrey i znalazła się w zaułku Darlington. Szła powoli i pilnie nasłuchiwała urywków rozmów między matkami pchającymi wózki czy dziewcząt, które zwracały się do mężczyzn o ponurym wyglądzie, wymieniających mroczne uwagi. Matki wychodziły na schody, nawołując dzieci. Zajęte jak zwykle robieniem tego wszystkiego, czego robić nie powinny. Dzieci, pomyślała z wdzięcznością panna marple, dzieci nigdy się nie zmieniają. Zdołała się nawet uśmiechnąć. Bo nie wszystko było takie obce. Ta kobieta wygląda zupełnie jak Cary Edwards, a tamta, ciemnowłosa, jak dziewczyna huperów, i podobnie jak mary huper nie zazna szczęścia w małżeństwie. Ci chłopcy ten smagły jest całkiem podobny do Edwarda Lekena, dużo gada, ale ma dobre serce, całkiem miły. A ten blondyn wypisz wymaluj już pani Bedwell, obaj sympatyczni, a ten zupełnie jak Gregory Bin, nie poradzi sobie w życiu. Pewnie ma taką samą matkę jak Gregory. Skręciła w zaułek Walsingham. nastrój poprawiał jej się z każdą chwilą. Nowy świat nie różnił się od starego. Inne domy i ulice zwane załukami, inne ubrania, ale ludzie tacy sami jak zawsze. Może trochę inaczej mówili, ale wciąż na te same tematy. Wielokrotnie skręcając w swej badawczej wyprawie, panna Marple straciła poczucie kierunku i znowu dotarła do granicy osiedla. Znalazła się w załuku Cary którego część wciąż jeszcze była w budowie. W oknie na piętrze prawie wykończonego domku stała młoda para. Omawiali uroki okolicy, a ich głosy słychać było aż na dole. Musisz przyznać, że to ładny dom, harry. Poprzedni też był ładny. Ten ma o dwa pokoje więcej i musisz za nie zapłacić. No tak, ale ten mi się podoba. Na pewno. Och, nie psuj zabawy. Wiesz, co mama mówiła? Twoja mama nigdy nie przestaje mówić. Nawet się nie waż narzekać na mamę. Gdziebym teraz była, gdyby nie ona? I mogła to załatwić znacznie mniej elegancko. Mogła cię zaciągnąć do sądu. Och, daj spokój, Lili. Stąd jest piękny widok na wzgórza. Niemal widać. Wyjrzała pochylając się na lewo. Kropka, 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 zalew. Wychyliła się jeszcze bardziej, nie widząc, że opiera się o leżące na parapecie luźne deski. Sunęły się pod jej ciężarem na zewnątrz. Krzyknęła, próbując odzyskać równowagę. Harry. Młody mężczyzna stał nieruchomo jakieś pół metra za nią. Cofnął się o krok. Dziewczynie udało się złapać ścianę. Uff, odetknęła jeszcze przestraszona. Mało brakowało, abym wypadła. Dlaczego mnie nie złapałeś? Wszystko stało się tak nagle. Ale przecież nic ci się nie stało. Tylko tyle umiesz powiedzieć. Przecież mogłam spaść. I patrz, jaki mam sweter. Całkiem brudny. Panna Marple przeszła kawałek dalej, a potem tknięta jakimś impulsem zawróciła. Lili stała na ulicy, czekając aż młody mężczyzna zamknie dom. Starsza dama podeszła do niej i powiedziała szybko, lecz niezbyt głośno. Na twoim miejscu, kochanie, nie wychodziłabym za tego młodego człowieka. Potrzebny ci ktoś, na kim mogłabyś polegać, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie. Wybacz, że ci to mówię, ale czuję, że trzeba cię ostrzec. Odwróciła się, a Lity spojrzała na nią ze zdumieniem. No, wie pani. Młody mężczyzna zbliżył się. Co ona ci powiedziała, Lil? Ostrzegła mnie, jeśli już musisz wiedzieć niczym cyganka przyglądała mu się w zamyśleniu panna marple chciała zniknąć im z oczu jak najszybciej skręciła więc na rogu ale potknęła się o jakiś kamień i przewróciła z pobliskiego domku wybiegła kobieta o mój boże upadła pani mam nadzieję że to nic groźnego z niemal przesadną troskliwością objęła pannę marple i postawiła na nogi nic sobie pani nie złamała? O, teraz już dobrze. Na pewno jest pani w szoku mówiła głośno i przyjaźnie. Była pulchną, krępą kobietą około czterdziestki, z przypruszonymi świzną kasztanowymi włosami i dużymi, szerokimi ustami, które oszołomionej pannie marple wydawały się jakby zbyt pełne lśniących zębów. Lepiej niech pani wejdzie, usiądzie i odpocznie trochę. Przygotuję filiżankę herbaty. Panna Marple grzecznie podziękowała. Pozwoliła wprowadzić się przez niebieskie drzwi do małego pokoju pełnego krzeseł i foteli w jaskrawych, kretonowych pokrowcach. O tutaj, powiedziała jej wybawczyni, sadzając ją w miękkim fotelu. Proszę spokojnie siedzieć, a ja wstawię wodę. Wybiegła z pokoju, który po jej wyjściu wydał się przyjemnie cichy. Panna Marple odetchnęła głęboko. Nic się nie stało, chociaż ten upadek trochę ją oszołomił. W jej wieku należy unikać takich przeżyć. Jednak przy odrobinie szczęścia, pomyślała z poczuciem winy, panna Knight nie musi się dowiedzieć. Ostrożnie poruszyła ramionami i nogami. Niczego nie złamała. Byle tylko wrócić na czas do domu. Może po filiżance herbaty. Herbata zjawiła się niemal w tej samej chwili, gdy panna Marple o niej pomyślała. Została podana na tacy razem z czterema herbatnikami na małym talerzyku. Proszę, taca opadła na stoliczek przy fotelu. Nalać pani. Proszę wziąć dużo cukru. Dziękuję, nie słodzę. Ależ musi pani. To najlepsze lekarstwo na szok. W czasie wojny jeździłam ambulansem. Nauczyłam się co nieco. Wrzuciła do filiżanki cztery kostki i energicznie zamieszała. Teraz proszę to wypić, a poczuje się pani jak nowonarodzona. narodzona. Panna marple poddała się. Miła kobieta, pomyślała. Przypomina mi kogoś. Zaraz, kto to był? Jest pani bardzo uprzejma, powiedziała z miłym uśmiechem. Och, to drobiazg. Mały anioł stróż to właśnie ja. Lubię pomagać ludziom. Wyjrzała przez okno, słysząc szczęk zamka przy furtce. To mój mąż. Arturze, mamy gościa. Wyszła do przedpokoju i wróciła z mężczyzną, który wydawał się lekko zaskoczony. Był szczupły, blady i raczej powolny. Ta pani upadła, tuż przed naszą furtką. Więc oczywiście zaprosiłam ją do środka. Pańska żona była bardzo miła, panie. Nazywam się Badok. Panie Badok obawiam się, że sprawiłam dużo kłopotu. Och, dla hiter to żaden kłopot. Ona lubi pomagać ludziom przyjrzał się uważnie pan Marple. Czy szła pani w jakiejś konkretnej sprawie? Nie. Tylko spacerowałam. Mieszkam w Saint Meremit, w tym domu za plebanią. Nazywam się Marple. Coś takiego, wykrzyknęła hiter. Więc pani jest panną Marple. Słyszałam o pani. To pani załatwia wszystkie te morderstwa. Hiter, co ty? Och, wiesz, co mam na myśli. Nie popełnia tych morderstw, tylko je rozpracowuje. Prawda? Panna Marple mruknęła skromnie, że istotnie raz czy dwa była zamieszana w sprawę morderstwa. Słyszałam, że takie rzeczy zdarzały się w tym miasteczku. Mówili o tym wczoraj w klubie Bingo, jedno nawet w Don Hall. Nie kupiłabym domu, który był sceną morderstwa. Na pewno byłby nawiedzony. Morderstwo nie zostało popełnione w Gosingbdon Hall. Tylko przeniesiono tam zwłoki. Znaleźli je w bibliotece przed kominkiem. Panna Marple skinęła głową. Coś podobnego. Może zrobią o tym film? Pewnie dlatego Marina Grek kupiła go Singdon Hall. Marina Greg? Tak. Ona i jej mąż. Zapomniałam jak on się nazywa. Jest producentem czy reżyserem. Jason, jakiś tam. Ale Marina Grek jest śliczna, prawda? Naturalnie w ostatnich latach nie występowała już tyle co dawniej, bardzo długo chorowała. Ale nadal uważam, że nie ma drugiej takiej aktorki. Widziała ją pani w Carmeneli i w Cenie Miłości, albo w Mary, królowej Szkotów? Nie jest już taka młoda, ale nadal cudowna. Zawsze ją uwielbiałam. Śniła mi się. Kiedy byłam nastolatką. Do dziś pamiętam taki wielki festyn, którego dochód był przeznaczony dla Saint John Ambulance na Bermudach. Marina Grek go otwierała. Szalałam z podniecenia, a dokładnie tego dnia dostałam temperatury i doktor powiedział, że nie mogę iść. Ale nic nie mogło mnie zatrzymać. Wstałam, zrobiłam mocny makijaż i poszłam. Przedstawiono mnie Marinie Greg. Rozmawiałam z nią trzy minuty i dała mi autograf. To było cudowne. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Panna Marple przyglądała się z zaciekawieniem. Mam nadzieję, że nie odczuła pani żadnych nieprzyjemnych skutków. Spytała zatroskana. Hiter Badok roześmiała się. Żadnych. Nigdy nie czułam się lepiej. To pewne, że jeśli się czegoś pragnie, trzeba zaryzykować. Zawsze tak robiłam. Roześmiała się znowu, wesoło i zaraźliwie. Nigdy nie dało się powstrzymać Hiter, powiedział z podziwem Martur Badok. Alison Wilde mruknęła panna Marpres z satysfakcją kiwając głową. "Słucham", spytał Badok. "Nic takiego. To po prostu ktoś" Kogo kiedyś znałam? Hitter spojrzała na nią z zaciekawieniem. Przypomniała mi ja pani, to wszystko. Naprawdę? Mam nadzieję, że była miła. O, bardzo miła odparła wolno panna Marple uprzejma, zdrowa, pełna życia. Ale miała też swoje wady przypuszczam roześmiała się Hitter. Ja mam. No cóż, Alison zawsze tak wyraźnie widziała własny punkt widzenia, że często nie zastanawiała się, jak sprawa może wyglądać czy wpłynąć na innych ludzi. Tak jak wtedy, kiedy przyjęłaś do domu rodzinę ewakuowaną z walącego się domu, a oni wynieśli się razem z naszymi sztućcami, zauważył Arthur. Ależ, Arturze! nie mogłam im przecież odmówić. To byłoby nieuprzejme. Nasze rodowe srebra, stwierdził ze smutkiem pan Badok. Jeszcze z czasów Jerzego, należały do babki mojej matki. Och, zapomnij o tych starych sztućcach, Arturze, nudzisz. Obawiam się, że zapominanie nie najlepiej mi wychodzi. Panna Marple przejrzała mu się w zamyśleniu. A co teraz porabia pani przyjaciółka? Zapytała z uprzejmym zaciekawieniem Hitter. Panna Marple zastanawiała się chwilę. Alison Wilde powtórzyła: Och, umarła. Rozdział trzeci: Cieszę się, że wróciłam, stwierdziła pani Bantry, choć naturalnie bawiłam się świetnie. Panna Marple ze zrozumieniem kiwnęła głową i przyjęła z rąk przyjaciółki filiżankę herbaty. Kiedy pułkownik Bantry zmarł kilka lat temu, pani Bantry sprzedała Gosington Hall i spory kawałek ziemi wokół posiadłości. Zachowała dla siebie to, co kiedyś było domkiem myśliwskim, czarujący budyneczek z portykiem, pełen drobnych niewygód, gdzie nawet ogrodnik nie chciał zamieszkać. Pani Bantry wyposażyła domek w kluczowe elementy nowoczesnego życia najnowszy model kuchenki, wodociąg, elektryczność i łazienkę. Kosztowało ją to sporo, ale nawet w przybliżeniu nie tyle, ile kosztowałaby próba pozostania w Gosingbdon Hall. Zachowała także namiastkę odosobnienia, mniej więcej trzy czwarte akra porośniętego drzewami ogrodu. Jak wyjaśniała, cokolwiek zrobią z Gosingdon Hall, ja nie będę tego widzieć ani się tym martwić. Przez ostatnie kilka lat większą część roku spędzała w podróżach, odwiedzając dzieci i wnuki rozsiane po całym globie. Wracała od czasu do czasu, ciesząc się życiem we własnym domku. Don Hall raz czy dwa razy zmienił właściciela. Przez jakiś czas był pensjonatem, zbankrutował. Potem podzielono go na cztery oddzielne mieszkania, ale lokatorzy nie potrafili się dogadać. W końcu Ministerstwo Zdrowia kupiło posiadłość dla jakichś niejasnych celów, z których w efekcie zrezygnowało. Niedawno Ministerstwo odsprzedało dom i o tej właśnie sprzedaży rozmawiały teraz przyjaciółki. Oczywiście słyszałam różne plotki, powiedziała panna Marple. Naturalnie, odparła pani bantry. Mówiono nawet, że będzie tu mieszkał Charlie Chaplin ze wszystkimi swoimi dziećmi. To by była świetna zabawa, ale niestety nie ma w tym ani słowa prawdy. Nie, to z całą pewnością Marina Gregg. Ależ była piękna, westchnęła panna Marple. Wciąż pamiętam jej wczesne filmy. Przelotne ptaki z tym przystojnym Joelem Robercem. Albo te nomary, królowej Szkotów. I choć bardzo sentymentalny, ale szalenie podobał mi się przejść przez zboże. Ojej, jak to było dawno. No tak, przyznała pani Bantry. Musi już mieć, jak sądzisz, czterdzieści pięć? Pięćdziesiąt? Panna Marple uznała, że bliżej pięćdziesięciu. Występowała gdzieś ostatnio. Rzadko chodzę do kina. Tylko drobne role wyjaśniła pani bantry. Od dawna nie jest gwiazdą, przeżyła załamanie nerwowe po którymś z rozwodów. Ileż one wszystkie mają mężów, zadumała się panna Marple. To musi być bardzo męczące. Mnie by to nie odpowiadało, odparła pani bantry. Kiedy już pokochasz mężczyznę, wyjdziesz za niego i przyzwyczajesz się, jakoś wszystko poustawiasz. Żeby tak wszystko rzucić i zacząć od początku? To szaleństwo. Trudno mi coś na ten temat powiedzieć, odparła panna Marple chrząkając znacząco, ponieważ sama nigdy nie wyszłam za mąż. Ale wiesz, wydaje mi się, że to smutne. Chyba nic nie mogą na to poradzić, mruknęła pani bantry wymijająco. Chodzi o życie, jakie oni prowadzą. Takie publiczne. Poznałam ją, dodała. To znaczy Marine Grek, gdy byłam w Kalifornii. I jaka ona jest? spytała zaciekawiona panna Marple. Czarująca. Taka naturalna, nie zepsuta. I dodała z namysłem. To jakby przebranie. To znaczy co? Że jest niezepsuta i naturalna. Uczysz się jak to robić. A potem musisz taka być przez cały czas. Pomyśl, czy to nie straszne. Nigdy nie możesz odepchnąć kogoś i powiedzieć, na miłość Boską, przestali marudzić. Na pewno urządzają te wszystkie pijaństwa i orgie, żeby zachować równowagę. Miała pięciu mężów, spytała panna Marple. Co najmniej. Pierwszy się nie liczy. Potem jakiś zagraniczny książe czy hrabia. Następnie inny Gwiazdor, Robert Truscott, prawda? Wspaniały romans, ale przetrwał tylko cztery lata. I Isidore Wright, dramatopisarz. To był dość poważny i spokojny związek. Miała z tym Wrightem dziecko. Zawsze pragnęła dziecka, nawet adoptowała kilka sierot. W każdym razie to było poważne. Bardzo to przeżywała. Macierzyństwo przez duży M, a potem. Jeśli dobrze pamiętam, urodził się imbecylczyka leka, lub coś takiego. Przeżyła załamanie, zaczęła brać narkotyki, odrzucać rolę. Wiele o niej wiesz, zauważyła panna Marple. To chyba naturalne. Zainteresowałam się nią, kiedy kupiła go Singdon Hall. Ostatni raz wyszła za mąż dwa lata temu i podobno znowu czuje się całkiem dobrze. On jest producentem, a może reżyserem? Zawsze mi się myli. Kochał ją od wczesnej młodości, ale wtedy niewiele znaczył. Teraz jest sławny, przynajmniej tak mi się zdaje. Zaraz, jak on się nazywa? Jason. Jason jakoś tam. Jason Hood, nie, Rud. tak, na pewno. Kupili go Don Hall, bo jest dobry dojazd do... Zawahała się. Elstree zaryzykowała. Panna Marple pokręciła głową. Nie wydaje mi się. Elstree leży w północnym Londynie. To takie nowe studio filmowe. O, już wiem, Hellingford. Brzmi jakby po fińsku, tak mi się zawsze wydawało. Jakieś sześć mil od market, Bas in. Marina zamierza podobno zagrać w filmie o Elżbiecie Austriackiej. Skąd masz te wszystkie informacje? zdumiała się panna Marple. I to o prywatnym życiu filmowych gwiazd. Dowiedziałaś się tego w Kalifornii? Niezupełnie, odparła pani Bantry. Z tych niesamowitych magazynów, które czytuję u Fryzjera. Większości gwiazd nie znam nawet z nazwiska. Ale jak już mówiłam, ponieważ Marina Grek i jej mąż kupili go Sington Hall, zainteresowałam się nimi. Do prawdy, co oni wypisują w tych czasopismach. Nie przypuszczam, żeby choć połowa z tego była prawdą. Pewnie nawet i ćwierć nie. Przecież to niemożliwe, żeby Marina Grek była nimfomanką i nie sądzę też, by piła. A już na pewno nie zażywa narkotyków. Najprawdopodobniej wyjechała po prostu, żeby odpocząć, i wcale nie miała załamania nerwowego Ale że się tu wprowadza to prawda. Podobno w przyszłym tygodniu odezwała się panna Marple. Tak szybko, wiem, że 23 wypożycza Don Hall na wielką imprezę dobroczynną, by zebrać fundusze dla Saint John Ambulance. Przypuszczam, że bardzo zmienili sam dom. Właściwie przerobili wszystko, odparła panna Marple. Doprawdy byłoby o wiele łatwiej, a pewnie i taniej gdyby rozebrali mury i zbudowali nowy. Pewnie Łazienki? Sześć nowych, jak słyszałam, i palmiarnia, i basen, i to, co nazywają chyba oknami widokowymi. Zburzyli ścianę pomiędzy pracownią twojego męża i biblioteką, żeby zrobić pokój muzyczny. Artur przewraca się w grobie. Wiesz, że nie znosił muzyki. Nie miał słuchu, biedaczek. Pamiętam jego minę, gdy jakiś znajomy zapraszał nas do opery. Pewnie wróci z zaświatów i będzie ich straszył. Przerwała nagle i zapytała szybko. Czy ktokolwiek wspominał kiedyś, że Gosingdon Hall jest nawiedzony? Panna Marple potrząsnęła głową. Nie jest, stwierdziła pewnym tonem. To nie przeszkadza ludziom powtarzać że jest, zauważyła pani Bantry. Nikt nigdy wprost nie powiedział. Panna Marple zawahała się, po czym dodała: Tak naprawdę to ludzie nie są głupcami, nie w małych miasteczkach. Pani Bantry spojrzała na nią szybko. Zawsze to powtarzasz, Jane, i trudno powiedzieć, żebyś nie miała racji. Uśmiechnęła się nagle. Marina Grek pytała mnie bardzo uprzejmie i delikatnie, czy nie będę cierpieć, widząc jak obcy zajmują mój dom. Zapewniłam ją, że wcale mi to nie przeszkadza. Chyba nie całkiem uwierzyła. Ale w końcu sama wiesz, Jane, że Gossington Hall to nie był nasz dom. Nie mieszkaliśmy tu z dziećmi, a przecież tylko to się liczy. To po prostu domy z kawałkiem ziemi, na której można było polować i łowić ryby. Kupiliśmy go, kiedy Artur przeszedł na emeryturę. Wyobrażałam sobie, że prowadzić taki dom jest miło i przyjemnie. Trudno sobie wyobrazić, jak mogło mi coś takiego przyjść do głowy. Wszystkie te przejścia, schody i tylko czterech służących. Tylko. To były czasy, ha, ha. I nagle dodała. Słyszałam, że się przewróciłaś. Tak Knight nie powinna wypuszczać do samej to nie była wina biednej panny knight zleciłam jej dużo zakupów a wtedy specjalnie wypuściłaś ją na dłużej rozumiem no cóż nie powinnaś tego robić jane nie w twoim wieku a skąd słyszałaś pani bantry uśmiechnęła się w saint mary mit niczego nie da się utrzymać w tajemnicy sama to mówiłaś Pani miwy mi powiedziała. Pani miwy, powtórzyła osłupiała panna marple. Przychodzi codziennie. Jest sąsiedla. Ach, osiedla. Nastąpiła typowa pauza. A co ty robiłaś na osiedlu? Podjęła zaciekawiona pani Bantry. Chciałam się rozejrzeć. Zobaczyć, jacy tam są ludzie. I co o nich myślisz? Są tacy sami jak wszędzie. Sama nie wiem, czy to rozczarowanie, czy pociecha. Sądzę, że rozczarowanie. Nie, myślę, że jednak pocieszenie. Możesz, jakby to powiedzieć, możesz rozpoznawać pewne typy. Kiedy coś się zdarzy, da się zrozumieć dlaczego i z jakich powodów. Chcesz powiedzieć morderstwo? Panna Marple spojrzała zażokowana. Nie wiem skąd przyszło ci do głowy, że przez cały czas myślę o morderstwach. Daj spokój, Jane. Dlaczego nie postawisz sprawy jasno i nie nazwiesz siebie kryminologiem? Ponieważ nikim takim nie jestem, zapewniła z zapałem panna Marple. Dysponuję po prostu pewną wiedzą o ludzkiej naturze. Co zresztą jest naturalne, skoro przez całe życie mieszkałam w małym miasteczku. Chyba coś w tym jest, przyznała pani Bantry. Choć, naturalnie, większość ludzi by się z tobą nie zgodziła. Twój siostrzeniec Rajmond zawsze mawiał, że to miejsce to kompletna dziura. Kochany Rajmond, westchnęła panna Marple. Zawsze taki miły. Wiesz, to on płaci pan Knight. Wspomnienie panny Knight wprowadziło jej myśli na nowy tor. Panna Marple wstała. Lepiej już pójdę. Nie przyszłaś tu chyba na piechotę? Oczywiście, że nie. Przyjechałam w Inchu. To nieco tajemnicze stwierdzenie zostało przyjęte z całkowitym zrozumieniem. W czasach już bardzo odległych pan Ing był właścicielem dwóch powozów. Które wyjeżdżały na stacje do pociągów. Wynajmowały je także miejscowe damy, by pojechać z wizytą, na herbatkę lub czasem z córkami na takie frywolne rozrywki, jak tańce. W swoim czasie Inch, wesoły, rumiany mężczyzna w wieku siedemdziesięciu lat, ustąpił miejsca synowi zwanemu młodym Inchem wtedy 45 czterdziestopięcioletniemu. Stary Inch nadal sam woził miejscowe damy, uznając, że syn jest zbyt młody i nieodpowiedzialny. By dotrzymać kroku postępowi, młody Imch wymienił konne powozy na samochody. Niezbyt dobrze radził sobie z maszynami, więc po kilku latach firmę przejął niejaki pan Bardwell. Jednak nazwa Imch przetrwała. Pan Bardwell po pewnym czasie sprzedał przedsiębiorstwo panu Robertsowi, lecz w książce telefonicznej firma figurowała wciąż pod oficjalną nazwą Przedsiębiorstwo Taksówkowe Incha. Starsze damy z miejscowego towarzystwa nadal mówiły, że jadą gdzieś w Imchu, jakby były Jonaszem, a Imch wielorybem. Dzwonił dr Hajdok, oznajmiła z wyrzutem panna Knight. Powiedziałam, że wyszła pani na herbatkę do pani bantry. Obiecał, że zadzwoni jutro. Pomogła pannie Marple zdjąć płaszcz. A teraz pewnie jesteśmy zmęczone, dodała oskarżycielskim tonem. Pani być może, odparła panna Marple. Ja nie. Niech pani odpocznie chwilę przy kominku, zaproponowała panna Knight, jak zwykle nie zwracając uwagi na odpowiedź. Nie trzeba specjalnie zważać na to, co mówią te kochane staruszki. Ja po prostu im ustępuję. A jakby nam smakowała filiżanka owaltiny. A może dla odmiany chorlika? Panna Marple podziękowała, wyjaśniając, że wolałaby mały kieliszek wytrawnej Sherry. Panna Knight spojrzała z dezaprobatą. Nie wiem, co powiedziałby na to doktor, oświadczyła wracając z kieliszkiem. Będziemy pamiętać, żeby go jutro o to zapytać, zapewniła panna Marple. Następnego ranka panna Knight spotkała doktora Hajdoka w przedpokoju i szeptała mu coś z podnieceniem. Starszy lekarz wszedł do pokoju, rozcierając ręce, gdyż ranek był bardzo chłodny. Nasz pan doktor przyszedł u nas zbadać, zawołała wesoło panna Knight: Wezmę pana rękawiczki, panie doktorze. Mogą zostać tutaj, odparł Hajdok rzucając je niedbale na stół. Mroźny poranek. Może kieliszek Sherry, zaproponowała panna Marple. Słyszałem, że wczoraj piłaś. Pamiętaj, nigdy nie powinnaś robić tego sama. Karawka i kieliszki stały już na stoliczku obok panny Marple. Panna Knight wyszła z pokoju. Doktor Hajdok był bardzo starym przyjacielem, właściwie przeszedł już na emeryturę, lecz nadal zajmował się niektórymi dawnymi pacjentami. Powiedziano mi, że upadłaś, powiedział, odstawiając kieliszek. To niedobrze, zwłaszcza w Twoim wieku. Uprzedzam Cię. I słyszałem też, że nie chciałaś posłać po Sanforda. Sandford był wspólnikiem Hajdoka. Ta cała panna Knight i tak po niego posłała. I całe szczęście. Miałam tylko siniaka i byłam troszkę oszołomiona. Doktor Sandford też tak powiedział. Mogłam spokojnie poczekać, aż wrócisz. Posłuchaj, moja droga nie mogę wiecznie pracować. A Sandford, zapewniam cię, ma o wiele lepsze kwalifikacje ode mnie. To lekarz pierwsza klasa. Ci młodzi lekarze są wszyscy tacy sami, westchnęła panna Marple. Zbadają ciśnienie krwi, sprawdzą co ci dolega, dadzą jakieś produkowane masowo tabletki. Różowe, żółte, brązowe. Medycyna w dzisiejszych czasach jest jak supermarket, wszystko opakowane. Dobrze by ci zrobiło, gdybym zaordynował pijawki, wywar, albo natarł ci plecy spirytusem kamforowym. Sama to robię, kiedy mam kaszel, odparła panna Marple. I bardzo pomaga. Nie lubimy się starzeć. Oto w czym problem, zauważył łagodnie Hajdok. Ja tego nienawidzę. W porównaniu ze mną jesteś młodym człowiekiem. Zresztą nie przeszkadza mi starość. Nie sama w sobie. Chodzi o te pomniejsze uciążliwości. Chyba rozumiem, w czym rzecz. Nigdy nie mogę być sama. Trudno mi wręcz wyjść na parę minut. I nawet robótki na drutach. Zawsze mi pomagały i naprawdę dobrze sobie radzę. Teraz ciągle gubię oczka, a często nawet tego nie zauważam. Hajdok przyjrzał się jej w zadumie. Potem błysnęły mu oczy. Zawsze istnieje odwrotna możliwość. Nie rozumiem, o co Ci chodzi. Jeśli nie możesz robić na drutach, to zacznij pruć. Tak jak Penelopa. Moja sytuacja jest zupełnie inna. Ale lubisz rozplątywanie. To w twoim stylu. Wstał. Muszę już iść. Najchętniej przepisałbym ci ładne, soczyste morderstwo. To okropne, co mówisz. Prawda? Tym niemniej zawsze możesz zająć. Badaniem głębokości, na jaką zapada się pietruszka w masło w słoneczny dzień. Zawsze mnie to zastanawiało. Dobry, stary Holmes. Teraz to już historia, ale nigdy nie będzie zapomniany. Panna Knight wpadła do pokoju zaraz po wyjściu doktora. I co? Wyglądamy o wiele lepiej. Czy doktor doradził coś na wzmocnienie? doradził zainteresować się morderstwem. Jakimś przyjemnym kryminałem? Nie, odparła panna Marple, czymś prawdziwym. O Boże, wykrzyknęła panna Knight, ale w takim miłym miejscu morderstwo chyba się nie zdarzy. Morderstwo, oświadczyła panna Marple, może zdarzyć się wszędzie i zdarza się. Chyba, że w osiedlu, zastanawiała się panna Knight, wielu z tych młodych chłopców nosi noże. Ale to morderstwo nie wydarzyło się w osiedlu. Rozdział czwarty. Pani Bantry cofnęła się o krok, przestudiowała swoje odbicie w lustrze i lekko poprawiła kapelusz. Nie była przyzwyczajona do kapeluszy. Włożyła jeszcze parę porządnych. Skórzanych rękawiczek i starannie zamykając za sobą drzwi wyszła z myśliwskiego domku. Od rozmowy z panną Marple minęły mniej więcej trzy tygodnie. Marina Grek z mężem przybyli do Gosington Hall i jakoś się tam urządzili. Na to właśnie popołudnie zaprosili osoby zaangażowane w organizację przyjęcia dobroczynnego dla Saint John Ambulance. Pani Bantry nie należała do komitetu ale Marina Grek przygotowała herbatkę przed spotkaniem. Marina przypomniała, że poznały się już w Kalifornii i dodała, z serdecznymi pozdrowieniami. Marina Grek. Kartka była pisana ręcznie. Nie można zaprzeczyć, że zaproszenie schlebiło pani bantry. W końcu gwiazda filmowa to jednak gwiazda filmowa, a starsze damy, choć być może znane w okolicy, nie mają żadnego znaczenia w wielkim świecie. Dlatego pani Bantry doznawała miłego uczucia niczym dziecko, dla którego specjalnie zorganizowano przyjęcie. Po drodze bystre oczy starszej pani rejestrowały coraz to nowe zmiany. Posiadłość była teraz bardziej szykowna niż w czasach, gdy przechodziła z rąk do rąk. Nie liczą się z kosztami, mruknęła do siebie pani Bantry, saprobatą kiwając głową. Z podjazdu nie widać było kwiatowego ogrodu, co także się jej spodobało. Kwiatowy ogród i otaczający go piękny trawnik sprawiały jej radość w tych odległych dniach, gdy sama mieszkała w Gossingdon Hall. Z żalem i nostalgią wspomniała swoje rysy. Najpiękniejsze rysy w hrabstwie, pomyślała z dumą. Stanęła przed błyszczącymi świeżą farbą frontowymi drzwiami i przycisnęła dzwonek. Po satysfakcjonujące krótkiej chwili otworzył jej mężczyzna, będący bez wątpienia włoskim lokajem. Wprowadził ją prosto do pokoju, który kiedyś był biblioteką pułkownika Bantry. Jak już słyszała, połączono ją z pracownią. Rezultat robił wrażenie. Ściany wyłożono boazerią, a podłogę parkietem. W jednym końcu stał fortepian, sąsiadował z nim najwyższej klasy gramofon. Na drugim końcu pokoju mieściło się coś, co można by nazwać małą wysepką, wyposażoną w perskie dywany, stoliczki i krzesła. Przy stoliku siedziała Marina Grek. Obok, wsparty o kominek, stał człowiek, którego pani Bantry uznała za najbrzydszego mężczyznę, jakiego widziała w życiu. Kilka chwilę wcześniej, właśnie gdy dłoń pani Bantry sięgała do przycisku dzwonka, Marina Grek zwróciła się do męża łagodnym, choć pełnym entuzjazmu głosem. To miejsce jest cudowne, Jinx po prostu cudowne. Coś czego zawsze pragnęłam. Cisza. Angielski spokój. Angielski krajobraz. Mogę sobie wyobrazić, że jeśli będzie trzeba, spędzę tutaj nawet całe życie. Poznamy angielski styl. Każdego popołudnia będziemy pili chińską herbatę z mojego ślicznego serwisu w stylu króla Jerzego. I wyglądali przez okno na te przepiękne angielskie trawniki. Czuję się tak, jakbym w końcu wróciła do domu. Chyba mogłabym tu osiąść, być spokojna i szczęśliwa. To miejsce stanie się moim domem. Tak czuję. Dom. Jason Rudd, dla swojej żony Jinx, uśmiechnął się. Był to uśmiech przychylny i pobłażliwy, choć nie pozbawiony pewnej rezerwy. Jason już wiele razy słyszał podobne słowa. Być może tym razem okaże się to prawdą. Może tutaj Marina Grek poczuje, że jest w domu, jednak zbyt dobrze znał te wybuchy entuzjazmu. Zawsze była tak pewna, że znalazła w końcu to, do czego dążyła. Jest wspaniały, skarbie, przyznał. Jego głos miał miłe, dźwięczne brzmienie. Naprawdę wspaniały. Cieszy mnie, że ci się podoba. Podoba? Jestem zachwycona. A ty nie? Oczywiście, zapewnił Jason. Oczywiście. Do mnie jest taki zły, pomyślał dobry, porządnie zbudowany, w dość brzydkim wiktoriańskim stylu. Musiał przyznać, że robił solidne i bezpieczne wrażenie. Teraz, kiedy te najgorsze z niewyobrażalnych wręcz braków zostały uzupełnione, można tu mieszkać w miarę wygodnie. Odpowiednie miejsce, by wracać od czasu do czasu. Przy odrobinie szczęścia, pomyślał, Marina nie zniechęci się przez jakieś dwa, dwa i pół roku. Westchnęła cicho. Jak cudownie znów czuć się dobrze, znowu być zdrową i silną, radzić sobie ze światem. A on powtórzył: Oczywiście, kochanie, oczywiście. W tej właśnie chwili otworzyły się drzwi i włoski lokaj wprowadził panią Bantry. Marina Grek zachowała się czarująco. Wyszła na spotkanie. Wyciągając ręce i powtarzając, jak miło jest znowu widzieć panią Bantry. I cóż za przypadek, że po spotkaniu w San Francisco przed dwoma laty, ona i Jinx skupili właśnie ten dom. I ma nadzieję, naprawdę ma nadzieję, że pani Bantry nie przeszkadza to przemeblowanie i wszystkie zmiany. I że pani Bantry nie traktuje ich jak intruzów. Wasz przyjazd to jedno z najbardziej ekscytujących wydarzeń. Jakie tu miały miejsce, oświadczyła pani Bantry uprzejmie i rzuciła okiem w stronę kominka. Marina Grek jakby dopiero teraz sobie o tym przypomniała. Nie zna pani mojego męża, prawda? Powiedziała. Jasonie, to jest pani Bantry. Pani Bantry spojrzała z zaciekawieniem. Pierwsze wrażenie, że Jason Rudd jest najbrzydszym mężczyzną, jakiego kiedykolwiek widziała, zostało nieco złagodzone. Miał interesujące oczy, wyjątkowo głęboko osadzone, przepastne i spokojne jeziorka, pomyślała pani Bantry i poczuła się niczym autorka romansów. Reszta twarzy była wyraźnie kanciasta, niemal śmiesznie nieproporcjonalna. Nos sterczał w górę, a odrobina czerwonej farby bez trudu zmieniłaby go w nos klowna usta też były duże i smutne, jak uklowna. Pani Bantr nie wiedziała, czy był właśnie w tej chwili wściekły, czy zawsze tak wyglądał. Kiedy przemówił, głos miał nieoczekiwanie przyjemny, głęboki i powolny. O mężu, powiedział, nie należy zapominać. Ale zapewniam panią, że żona bardzo się cieszy, mogąc panią gościć. Mam tylko nadzieję, że w pani przekonaniu nie powinno być odwrotnie. Musicie wybić sobie z głowy takie pomysły, oświadczyła pani Bantry. Nie zostałam wypędzona z mojego domu. To nigdy nie był mój dom. Gratulowałam sobie w dniu, kiedy udało mi się go sprzedać. Jego prowadzenie było wyjątkowo kłopotliwe. Lubiłam ogród, ale dom to prawdziwa udręka. Od kiedy stąd odeszłam, prowadzę naprawdę ciekawe życie. Jeżdżę za granicę i odwiedzam moje zamężne córki, wnuki oraz przyjaciół we wszystkich częściach świata. Córki, powtórzyła Marina Grech. Ma Pani córki i synów? Dwóch synów i dwie córki, odparła Pani Bantry. I każde w innej części świata. Jeden w Kenii, jeden w południowej Afryce. Jedna gdzieś w Teksasie, a druga, dzięki Bogu, w Londynie. Foro, powiedziała Marina Gregg. A wnuki? Do tej pory dziewiątka. Być babcią to świetna zabawa. Nie trzeba się martwić rodzicielską odpowiedzialnością. Można rozpuszczać dzieci bez żadnych ograniczeń. Jason Rudd przerwał jej. Obawiam się, że słońce świeci pani w oczy. Podszedł do okna i poprawił żaluzję. Musi nam pani opowiedzieć o tym prześlicznym miasteczku, dodał, wracając. Podał jej filiżankę herbaty. Może ma pani ochotę na ciepłą bułeczkę, kanapkę lub kawałek ciasta? Mamy włoską kucharkę, która robi całkiem niezłe ciasto. Jak pani widzi, przejęliśmy już wasz zwyczaj picia herbaty. Znakomita! pochwaliła pani Bantry, sącząc wonny napój. Marina Greku uśmiechnęła się z zadowoleniem. Zniknęło nerwowe drżenie palców, które minutę czy dwie wcześniej zaniepokoiło Jasona. Pani Bantry spoglądała na gospodynię z podziwem. Najlepsze dni Mariny Grek minęły, zanim w prasie zapanowała moda na statystyki. Ale nawet wtedy nikt nie mógł jej nazwać wcieleniem seksu, albo najwspanialszym biustem czy pięknym torsem. Była wysoka, szczupła i wiotka. Jej twarz miała to niezwykłe piękno, kojarzone zazwyczaj z gretą garbo. Do swoich filmów wprowadzała raczej osobowość niż seks. Nagły ruch głowy, otwarcie przepastnych głębokich oczu, lekkie drżenie ust wszystko to zapierało widzom dech w piersi, robiło wrażenie urody, która nie bierze się z regularności rysów, a raczej jest odbiciem niezwykłej osobowości. Wciąż miała to coś choć może już nie tak widoczne, posiadała rzadką umiejętność wyłączania osobowości. Potrafiła zamknąć się w sobie i spokojna, uprzejma, wręcz chłodna zniechęcić natrętnego wielbiciela. A potem nagły obrót głowy, ruch ręki, uśmiech i magia powracała. Jednym z jej najsłynniejszych filmów był Maria, królowa Szkotów, i on właśnie przypomniał się pani bantry, gdy przyglądała się aktorce. Potem spojrzała na męża, który także obserwował Marinę. Odkrył się, twarz wyraźnie zdradzała jego uczucia. O Boże, pomyślała pani Bantry, ten człowiek ją uwielbia. Sama nie wiedziała, dlaczego jest tym zaskoczona. Gwiazdy filmowe i ich romanse były tak często opisywane w prasie, że człowiek nie spodziewał się, by kiedyś zobaczył to na własne oczy. Pod wpływem impulsu powiedziała: Mam nadzieję, że będzie się Wam tu podobać i zostaniecie przez jakiś czas. Czy na długo zamierzają Państwo zatrzymać ten dom? Marina szeroko otworzyła oczy. Chcę tu zostać na zawsze odparła. Och, to nie znaczy, że nie będę musiała często wyjeżdżać oczywiście, że tak. W przyszłym roku mamy kręcić film w północnej Afryce, choć jeszcze nic nie jest ustalone. Ale tu będzie mój dom. Tutaj będę wracała. Zawsze będę mogła wrócić. Westchnęła. I to właśnie jest takie cudowne. Wreszcie znalazłam dom. Rozumiem, powiedziała pani bantry, a równocześnie pomyślała: Ani przez chwilę w to nie wierzę. Nie wierzę, że należysz do ludzi. Którzy potrafią gdzieś osiąść na stałe Raz jeszcze ukradkowo obrzuciła wzrokiem Jasona Rudda Nie był teraz nachmurzony Uśmiechnął się nieoczekiwanie, ciepłym i smutnym uśmiechem On też o tym wie, pomyślała pani Bantry Drzwi otworzyły się i weszła jakaś kobieta Telefon od Bartletców, Jasonia, oznajmiła Powiedz im, żeby zadzwonili później. Mówią, że to pilne. Wstał z westchnieniem. Pozwól, że przedstawię cię pani Bantry, powiedział. Ela Zieliński, moja sekretarka. Może napijesz się herbaty, Elo, zaproponowała Marina, gdy Ela Zieliński pochyliła głowę i rzuciła z uśmiechem. Miło mi panią poznać. Zjem kanapkę. Odparła Ela. Nie lubię chińskiej herbaty. Ela Zieliński wyglądała na 35 lat. Nosiła dobrze skrojoną garsonkę, bluzkę z żabotem i zdawało się, że wręcz oddycha pewnością siebie. Miała krótkościęte czarne włosy i szerokie czoło. Podobno pani kiedyś tu mieszkała, zwróciła się do pani bantry. To było sporo lat temu. Kiedy umarł mój mąż. Sprzedałam dom. Od tego czasu zmienił kilku właścicieli. Pani Bantry twierdzi, że nie denerwują jej zmiany, jakie tu wprowadziliśmy. Byłabym strasznie rozczarowana, gdybyście zostawili wszystko po staremu, zapewniła pani Bantry. Muszę przyznać, że pożerała mnie ciekawość. Niesamowite plotki krążyły po miasteczku. Nie zdawałam sobie sprawy, jak trudno jest w tym kraju o hydraulików, stwierdziła panna Zieliński, wgryzając się w kanapkę. Nie twierdzę, że znalezienie ich należało do moich obowiązków. Wszystko należy do twoich obowiązków, powiedziała Marina i sama o tym wiesz. Sprawy domowe, hydraulicy i kłótnie z murażami. Jakby w tym kraju nigdy nie słyszeli o oknach widokowych. Ela spojrzała w stronę okna. Muszę przyznać, że stąd jest ładny widok. Piękna, staromodna, sielankowa angielska sceneria, stwierdziła Marina. Ten dom ma atmosferę. Nie byłaby taka silankowa, gdyby nie drzewa, zauważyła Ela. To osiedle domków rośnie w oczach. Nie było go za moich czasów, zaznaczyła pani Bantry. To znaczy. Że kiedy pani tu mieszkała, było tylko miasteczko. Pani Bantry skinęła głową. Pewnie trudno było robić zakupy. Nic podobnego. Moim zdaniem to całkiem prosta sprawa. Rozumiem kwiatowe ogrody, zaczęła Ela Zieliński, ale wy tutaj hodujecie chyba wszystkie jarzyny. Czy nie prościej byłoby je kupować? Jest przecież supermarket. Chyba do tego dojdzie, westchnęła pani bantry. Ale kupne nie smakują tak dobrze. Nie psuje atmosfery, Elo, poprosiła Marina. Jason zajrzał przez drzwi. Kochanie, powiedział do Mariny. Nie chciałbym ci przeszkadzać, ale pozwól na moment. Woleliby usłyszeć twoją opinię. Marina westchnęła wstając. Podeszła wolno do drzwi zawsze coś wymruczała. Tak mi przykro pani bantry, to potrwa najwyżej minutę, może dwie. Atmosfera, powtórzyła Ela, gdy Marina zniknęła za drzwiami. Sądzi pani, że ten dom rzeczywiście ma atmosferę? Nigdy o tym nie myślałam. To był po prostu dom, z pewnych względów trochę niewygodny, z innych bardzo miły i przytulny. Tak właśnie sądziłam. Ela Zieliński spojrzała w oczy pani bantry, mówiąc o atmosferze, kiedy zdarzyło się to morderstwo? Tu nie było żadnego morderstwa, zapewniła pani bantry. No, proszę, słyszałam różne plotki. Zawsze jakieś krążą, pani bantry. Ciało znaleziono przed kominkiem, tutaj, prawda? Tak, przyznała pani bantry. Właśnie w tym miejscu. A więc morderstwo zdarzyło się? Pani Bantry pokręciła głową, ale nie tutaj. Zabitą dziewczynę przyniesiono i ułożono w tym pokoju. Nie miała z nami nic wspólnego. Panna Zieliński spoglądała z zaciekawieniem. Pewnie trudno było przekonać ludzi, by w to uwierzyli, zauważyła. To prawda. Kiedy ją znaleziono. Rano weszła tu pokojówka z herbatą. Wtedy mieliśmy pokojówki, wie pani. Wiem, stwierdziła panna Zieliński, w takich szeleszczących sukienkach. Co do sukienek, nie jestem pewna. Może miały fartuchy. W każdym razie wpadła do nas i powiedziała, że w bibliotece leży ciało. Powiedziałam nonsens, a potem obudziłam męża i zeszliśmy na dół. I rzeczywiście było, powiedziała panna Zieliński. Ojej, jakie rzeczy zdarzają się człowiekowi. Rzuciła szybkie spojrzenie w stronę drzwi. Proszę tylko nie wspominać o tym, pani Grek. Nie powinna słuchać takich rzeczy. Oczywiście, nie powiem ani słowa, obiecała pani bantry. Właściwie nigdy o tym nie mówię. To zdarzyło się tak dawno. Ale czy ona? To znaczy pani Grek i tak się nie dowie? Nieczęsto ma kontakt z rzeczywistością. Gwiazdy filmowe prowadzą dość odizolowany tryb życia. Szczerze mówiąc, często trzeba ich pilnować. Marine niepokoją różne rzeczy. Wie pani, że przez ostatnie dwa lata była bardzo poważnie chora. Dopiero przed rokiem wróciła na scenę. Wydaje się, że lubi ten dom i wierzy, że będzie tu szczęśliwa. Przypuszczam, że potrwa to rok czy dwa, stwierdziła Ela Zieliński. Nie dłużej? Raczej wątpię. Marina należy do ludzi, którzy zawsze myślą, że odnaleźli marzenie swego serca. Ale życie nie jest przecież takie proste. Nie, przyznała z mocą pani bantry. Nie jest. Dla niego to bardzo ważne, by była tu szczęśliwa, stwierdziła panna Zieliński. Zjadła jeszcze dwie kanapki, z roztargnieniem, ale dość łapczywie, jak ktoś, kto wpycha w siebie jedzenie, bo śpieszy się, by zdążyć na pociąg. On jest geniuszem. Widziała pani jakieś jego filmy? Pani Bantry poczuła się lekko zakłopotana. Zawsze chodziła do kina wyłącznie dla filmu. Nie zwracała uwagi na długą listę aktorów, producentów, reżyserów, operatorów i całej reszty. Bardzo często nie zauważała nawet nazwisk gwiazd. Nie miała jednak ochoty przyznawać się do tego. Mieszają emelsie, odparła. Oczywiście ma wiele zmartwień, mówiła Ela Zieliński. A prócz tego wszystkiego mają, a ona nie jest łatwa. Trzeba ją uszczęśliwiać, widzi pani. A nie tak łatwo uszczęśliwiać ludzi. Chyba, że są, że są. Chyba, że są z takiego szczęśliwego rodzaju, podpowiedziała pani Bantry. Chociaż niektórzy, dodała po namyśle, lubią być nieszczęśliwi. Och, Marina taka nie jest. Ela Zieliński pokręciła głową. Tyle, że jej euforie i załamania są bardzo gwałtowne. Wie pani, w jednej chwili jest aż nazbyt szczęśliwa, za bardzo zadowolona ze wszystkiego, zachwycona tym, jak wspaniale się czuje, a potem zdarza się jakiś drobiazg i spada na samo dno. Przypuszczam, że to temperament, zauważyła dość ogólnikowo pani Bantry. Zgadza się przyznała Ela. Temperament. W większym czy mniejszym stopniu mają go wszyscy. Ale Marina Grek ma go więcej. Wiemy o tym dobrze. Mogłabym pani poopowiadać. Zjadła ostatnią kanapkę. Dzięki Bogu, że jestem tylko sekretarką.